Uwielbiam imię Twoje, Panie. Wywyższam Cię i daję Ci hołd. W przeciągu chwały Twej staję. Z radością śpiewam Ci pieśń. Ja kocham Ciebie.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak bardzo w dzisiejszym świecie brakuje jedności w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Wiele byśmy pewnie zyskali i zrobili, gdybyśmy usunęli z naszego codziennego życia podziały i rozłamy, które tak naprawdę spowodowane są brakiem miłości. Zamiast budować, rujnujemy. Zamiast dawać pokój, wprowadzamy konflikty. To wynik braku miłości. Prawdziwa miłość ma swoje źródło w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec zesłał na świat Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, jak usłyszymy za chwilę w kolekcie, abyśmy zrozumieli ekonomię Bożego miłosierdzia. Jedność Bożych osób wzywa nas dzisiaj do jedności z całym Kościołem powszechnym i domowym. Msza Święta celebrowana jest w następującej intencji. Msza Święta zbiorowa, świętej pamięci Stanisława i Zygmunta Falkowskich, świętej pamięci Miriam i Marceli Herman i zmarli z rodziny, świętej pamięci Josh i Doris Rosenberg i zmarli z rodziny, świętej pamięci dzieci poczęte, a nie narodzone, Bogu znanej intencji, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z Opolu z okazji urodzin. W Bogu znanej intencji, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Emilii, Łukasza i Heleny Gołębiowskiej. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii Kaczmarek z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo dla Czesławy Szymkowiak z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Kurson. W Bogu znanej intencji. Dziękczynno-błagalna dla Danuty i Jerzego Macioł z okazji 31. rocznicy ślubu. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla solenizantej z jasnogórskiej rodziny różańcowej, Anieli Pawlik, Zofii Macioł i Zofii Witkowskiej. W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księdza proboszcza z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich. Wielką radością i wdzięcznością stajemy wraz z naszymi dziećmi, które dziś po raz pierwszy przyjmą Chrystusa do swoich serc. Bogu dziękujemy za ten wielki dar, jakim dziś obdaruje nasze dzieci. Dar swojego Syna, który pragnie w ich ludzkich sercach uczynić sobie małe, święte tabernakulum, który pragnie prowadzić je bezpiecznie przez życiowe drogi, troszczyć się o nie jak dobry pasterz o swoje owieczki. Księże proboszczu, prosimy Ciebie, byś tę świętą Eucharystię ofiarował za nasze dzieci. Kapłańskim wstawiennictwem proś dobrego Boga, by darzył je swoim błogosławieństwem i zdrowiem. Proś też za nas rodziców, byśmy wspierali nasze dzieci i pomagali im zachować wiarę odważną i niezachwianą.
mocną nadzieję i byli dla nich przykładem miłości prawdziwej i wiernej. Niech ten, który jest dobrym ojcem, wspomaga nas, byśmy razem z naszymi dziećmi uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej i razem przyjmowali Cię do naszych serc. Mamo najdrosia, tato kochany, my, wasze skarby i wasze radości, prosimy sercem pełne miłości o wasze błogosławieństwo. Kochane dzieci, poprosiliście waszych rodziców o błogosławieństwo. Przed chwilą wyśpiewaliście niezwykłą pieśń informującą nas wszystkich, że to niezwykły dzień, który dał nam Pan. I właśnie w takie dni szczególne, niezwykłe, dziecko idzie do mamy i do taty, by prosić o błogosławieństwo. Proszę teraz, aby rodzice położyli swoje dłonie na głowach dzieci i powtórzyli za mną słowa błogosławieństwa. Niech Cię błogosławi i strzeże. Niech Cię błogosławi i strzeże. I ochrania. I ochrania. Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Ojciec i Syn i Duch Święty. I proszę teraz znak Krzyża Świętego uczynić na czole dziecka. Tym bardziej wymowne to znak dzisiejszą uroczystość Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. I z duchem twoim. Kochane dzieci, Jakubie, Janie, Jessico, Armenia, Adrianno, Michale i Adamie. Dzisiejszą ucztą eucharystyczną pragniemy w sposób szczególny uwielbić miłosiernego Jezusa. Chcemy trwać na modlitwie niezwykle radośnie. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy w tej wspólnocie parafialnej przyjmie ciało i krew Chrystusa Pana. Jest to wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla was, kochane dzieci. Od tej dzisiejszej mszy świętej będziecie korzystać z prawa Bożych dzieci do przyjmowania pokarmu dającego życie wieczne. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni.
Teraz musimy przeprosić Pana Jezusa za wszystko, co nas od Niego oddziela, za nasze grzechy i za nasze zaniedbania. Stańmy teraz w prawdzie o nas samych i wpatrując się w oblicze Pana Jezusa, przeprośmy Go za każdy grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącego i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o Bogu dziennym i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przekonałam na świętą Marię za Wasze dziewicę, Duchu Świętym i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boże. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych, potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, mógł przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. To mówi mądrość Boża. Pan mnie stworzył swe arcydzieło przed swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim była. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Oto Słowo Boże. Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i wchlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z uścisku, wiedząc, że uścisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowana cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże. Hallelujah, hallelujah.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Kochane dzieci, bohaterowie dzisiejszej uroczystości, Jakubie, Janie, Jessico, Adrianno, Michale, Adamie i Armenie. Tyle oczekiwana uroczystość, tak długo oczekiwany dzień rozpoczął się. Stał się i staje się waszym udziałem. Niezwykły to dzień. Ile było czekania, ile przygotowania, ile nauki, tyle mowy o tym, co dzisiaj nastąpi. I widzimy, że ten dzień jest zupełnie inny niż pozostałe dni w naszym życiu. Nawet słońce dzisiaj inaczej świeci. Ciekawe, czy ktoś to zauważy. Bo słońce kalifornijskie dzisiaj nawet inaczej świeci. I w domu zupełnie inaczej. Pisałyście waszymi rączkami zaproszenia i do niektórych nawet z dalekiej Polski samolotem goście przybyli. I w domu dzisiaj inaczej od rana, ale też w kościele inaczej przystrojone. Ale nawet kiedy spojrzeliście do lustra dzisiaj, to też zobaczyliście, że dorośli chcą, abyście dzisiaj inaczej wyglądały. Inny ubiór, fryzury. A wszystko dlatego, że już za chwilę będziecie najszczęśliwsze i najradośniejsze na świecie. Tak jak opowiadałyście mi po pierwszej spowiedzi świętej, że serce było takie radosne i takie szczęśliwe, że czułyście się lekkie jak piórko. Fruwać się wam chciało. Myślałem, że będę musiał za ręce was złapać, abyście faktycznie nie odleciały. Niezwykła chwila przed wami. Najszczęśliwszy, najradośniejszy dzień. Pan Jezus zagości w waszych sercach. Przyjdzie, jak przychodzi do dorosłych. Można by powiedzieć, kochane dzieci, że ten Kościół, to sanktuarium świętego Jana Pawła II, ta świątynia maryjna staje się wieczernikiem. Można by wyobrazić sobie, że tak jak 2000 lat temu Jezus w wieczerniku tak bardzo kochał apostołów, że chciał się z nimi jeszcze pożegnać i chciał jeszcze coś im na koniec dać, nakarmić ich sobą. Tak dziś właśnie, w tym wieczerniku, wybrał sobie was, aby spotkać się z wami. W tym niezwykłym roku, zapamiętajcie, święty rok,
Bożego miłosierdzia, nadzwyczajny. W tym roku niebo jest otwarte, łaski Pan Jezus zsyła na ziemię, a dzisiaj w sposób szczególny do waszych serc. Jakże zatem dzisiaj będziecie szczęśliwe i radosne, bo doświadczycie dziś nieba, bo Pan Jezus przyjdzie do was w postaci chleba. Nie takiego chleba, który pieką piekarze i czasem marudzicie, że nie smakuje, że ten polski lepszy i smaczniejszy, ale to chleb, o którym Jezus powie, że jest z nieba, że daje życie wieczne. Zatem niezwykłe i nie do pojęcia to wszystko, ale stanie się już za chwilę waszym udziałem. Trudne to wszystko do pojęcia. Pewnie zadawałyście wiele pytań i pani katechetce, pani Tereście i rodzicom, bo to wszystko trudno pojąć i zrozumieć. Przypominam sobie taką sytuację z lekcji religii. Opowiadał mi drugi ksiądz, jak to młody człowiek, taki trochę zbuntowany, mądraliński, bo wchodził w dorosłość i wszystkich chciał poprawiać i denerwować. Podniósł rękę na lekcji katechezy i mówi do księdza: no jak to jest, że ten wielki Pan Bóg, który stworzył cały kosmos, cały wszechświat, całą ziemię, wszystkich ludzi stworzył, i jak to jest, że on się zmieścił w takim kawałku białego chleba? Ksiądz też był mądraliński. Pomodlił się prędko do Ducha Świętego, co tu powiedzieć takiemu Gargamelowi. Podrapał się po głowie, podszedł z tym studentem do okna i mówi: zobacz na ten piękny krajobraz. Zobacz, ile detali, ile elementów, ile budynków, ile drzew, ile ludzi widzisz takim małym okiem. Jak to się stało, że cały świat zmieścił się w twoim oku? No to student, nie dając za wygrane, wymyślił prędko drugie pytanie. A jak to jest, proszę księdza? Ksiądz mówi, że Pan Jezus jest we wszystkich kościołach, gdzie są odprawiane msze święte. Jak on może się tak podzielić? Przecież to niemożliwe. Ja jestem w jednym miejscu i pewnie Pan Bóg też jest tylko w tym miejscu. Wtedy ksiądz znowu podrapał się po głowie, zawołał do Ducha Świętego o pomoc. Przypomniał sobie, że ma lusterko w kieszeni, wyciągnął i mówi: patrz. Student patrzy w to lusterko, a ksiądz mówi: trudno, nie będzie tego lustra. Rzucił w podłogę, lusterko połamało się na kilka części i ksiądz mówi: zobacz, jak to jest, że ty w każdym kawałku jesteś obecny. Student zwiesił głowę, o nic więcej już księdza nie zapytał. Kochane dzieci i dorośli mają tysiące pytań, tak jak ten student, a nawet więcej. I to, co dzisiaj się wydarzy, to tak naprawdę jest tajemnicą wiary. Zwróćcie uwagę, że zawsze na mszy świętej, kiedy Pan Jezus już przychodzi na słowa księdza, kiedy kapłan powtarza słowa Jezusa z wieczernika: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, za chwilę ogłasza wszystkim zgromadzonym: oto wielka tajemnica wiary.
Nasze głowy są za małe. Nasze umysły są za małe. Nawet jakbyśmy się do komputera podłączyli, to jeszcze zabraknie miejsca i pomysłu, i idei, żeby to wszystko zrozumieć. Tajemnica wiary. Oczywiście, taka święta Faustyna widziała Jezusa, rozmawiała z Nim, komunikowała z Nim, ba, nawet Go namalowała. Bywają takie sytuacje, że Pan Jezus tak szczególnie wyróżni niektóre osoby, tak bardzo ukocha, że pokaże się, przemówi. Ale z reguły właśnie przez wiarę, właśnie jesteśmy w tajemnicy. Tak dla przykładu dzisiejsza uroczystość, Niedziela Trójcy Świętej. Wierzymy, że jest jeden Bóg, nie trzech Bogów, ale jeden Bóg w trzech osobach. I jak to pojąć i zrozumieć? Dlatego kiedyś święty Patryk, kiedy był misjonarzem Irlandii, wychodził i kiedy mówił o tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, wyciągał trójlistną koniczynę i mówił, patrzcie, jedna roślina, trzy liście, jedna natura, jedna istota. Tajemnica wiary. Takich pytań jak ten student, takich wątpliwości przez całe dorosłe życie będzie jeszcze pewnie wiele. Ale dzisiaj wołajcie w tym niezwykłym dniu, aby Pan Jezus wypełnił wasze serca, by dał mądrość, by Trójca Święta zagościła w waszych sercach. Byście doświadczyły dzisiaj, jak bardzo kocha was Bóg Ojciec, który stworzył cały świat, który was stworzył. Jaką miłością jest miłosierny Jezus, który został posłany na ten świat dla naszego zbawienia. I jaką miłością, jaką mocą, mądrością jest Duch Święty, który nieustannie zostaje nam dany. Kochane dzieci, niezwykły to dzień pierwszej Komunii Świętej, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, w świętym roku miłosierdzia, w roku jubileuszu chrześcijaństwa. Jak łatwo będzie zapamiętać, że kiedy Polska, ojczyzna moich rodziców czy dziadków, celebrowała tak wielki jubileusz, do mojego serca przyszedł Pan Jezus. Ale ten rok jest szczególny także dla Polaków w Los Angeles. 90 lat istnienia polskiego kościoła. Ten kościół ma 60 lat, ale już prawie 100 lat temu przybyli tutaj Polacy i z polskim księdzem chcieli stworzyć parafię. Pierwszy wybudowany drewniany kościółek był pod imieniem Chrystusa Króla 90 lat temu. Kolejna rocznica, a skoro rocznica, to Boże łaski, to niebo otwarte, to radość nieba, nie tylko radość ludzi. Kochane dzieci, Pan Jezus zwykle mieszka w miejscu w świątyni katolickiej, które nazywamy tabernakulum. Właśnie mama jedna na początku mszy świętej o tym powiedziała, ale dzisiaj serce każdego z was stanie się tabernakulum. Zagości w waszych sercach Pan Jezus. Tam zamieszka. Wasze serca będą domem dla Pana Jezusa. I przez całe dorosłe życie od was zależy, jak umeblujecie ten dom. Trzeba ten dom umeblować. Może w dorosłym życiu być w tym domu taki bałagan, taki brud, tyle grzechów, że Panu Jezusowi będzie trudno tam wejść i zamieszkać. Ale jeśli postanowicie dzisiaj na tę Jego wielką miłość odpowiedzieć i
tak umeblować sobie ten dom, to serce dzisiaj i na całe dorosłe życie, to jestem przekonany, że Pan Jezus z radością będzie do takiego domu przychodził. I tej radości i szczęścia, której doświadczyliście po spowiedzi świętej, tej radości i szczęścia, której dzisiaj doświadczycie w momencie komunii świętej, tego zjednoczenia z Bogiem, doświadczać będziecie zawsze i często. Zawsze wtedy, kiedy przyjdziecie z wyspowiadanym sercem do Kościoła i zapragniecie, aby Pan Jezus zamieszkał w waszym sercu, umeblowanym domu. Kochane dzieci, będą składane życzenia. Słuchajcie je dzisiaj mocno i szczególnie i zapamiętajcie. Z pewnością niejedna dorosła osoba poprosi was o modlitwę. Jesteście bohaterami tej chwili. Pan Jezus do was dzisiaj przychodzi. Wy dzisiaj możecie cuda wyprosić u Pana Jezusa. Proszę was, abyście w tym momencie, kiedy Pan Jezus będzie już w waszym sercu, prędko go przywitali, powiedzieli mu, że kochacie go, a za chwilę pomódlcie się za mamę i tatę, bo dali wam życie, bo tyle dla was zrobili i robią codziennie. Może są już dziś tak bardzo zmęczeni, że aż spać w nocy nie mogli. Pomódlcie się za brata, za siostrę, ale wasze już dorosłe dziś serce widzi inne te sprawy, sprawy może całego świata. Może ktoś pomodli się o pokój na świecie, może ktoś pomodli się, aby najwięcej ludzi poznało Pana Jezusa i doświadczyło Jego miłości miłosiernej, ale chcę was także prosić ja osobiście, ufnie i pokornie, abyście pomodlili się za naszą parafią, abyście Panu Jezusowi przedstawili wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę, abyście pomodlili się także za mnie, by wszyscy w tym niezwykłym roku, w tej niezwykłej chwili doświadczyli tej radości i szczęścia, która będzie już za chwilę waszym udziałem. A na zakończenie chcę przeczytać wam niezwykłe słowa. Ta pierwsza komunia święta, ta wasza uroczystość jest po raz pierwszy w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Na jesieni metropolita, ksiądz arcybiskup José Gómez nominował ten kościół do godności sanktuarium. Był tu kiedyś osobiście, w tym miejscu modlił się polski kardynał Wojtyła, wyniesiony dziś na ołtarze. Jest z nami w świętych relikwiach. On tutaj jest fizycznie, tak blisko. On nas słyszy. On nas mówi do Pana Jezusa i do Matki Najświętszej. I chcę zacytować wam jego słowa z Polski, z Łodzi. W domu przeczytacie słowa Zakopanego, które umieściła pani Tereska w programach tej uroczystości. A ja przywołam jego słowa z Łodzi 13 czerwca 87 roku, kiedy udzielał pierwszej komunii świętej tam w centrum Polski polskim dzieciom. Skierował wtedy do nich takie słowa. Dzisiaj święty Jan Paweł II podczas tej pierwszej uroczystości w jego sanktuarium. Chcę powtórzyć te słowa do każdego z was, do waszych rodziców i do szanownych gości. Posłuchajcie, jakie niezwykłe słowa do nas kieruje. Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy,
którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: ciało Chrystusa. A każdy i każda z was odpowie: amen, amen. To znaczy: wierzę, przyjmuję z wiarą. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia Święta to właśnie pełne uczestnictwo w Eucharystii, w ofierze Chrystusa i Kościoła. Ta ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być naszym duchowym pokarmem. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział do apostołów podczas ostatniej wieczerzy, powiedział naprzód nad chlebem: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. A później nad kielichem pełnym wina powiedział: to jest moja krew, która za was i za wielu będzie przelana. Kiedy to mówił, miał przed oczyma swoją śmierć na krzyżu. To właśnie na krzyżu wypełniły się te słowa: raz jeden i na całą wieczność ciało Chrystusa zostało wydane na ofiarę, a była ta ofiara krwawa. Krew została przelana dla nas i dla naszego wiecznego zbawienia. To stało się raz jedyny na Kalwarii, Wielki Piątek. W Wieczerniku jednakże to, co miało się dokonać w Wielki Piątek, Pan Jezus ustanowił najświętszym sakramentem Kościoła pod postacią chleba i wina. Gdy więc krwawa ofiara na krzyżu dokonała się raz i na zawsze, sakrament tejże ofiary pod postacią chleba i wina ma się spełniać w Kościele stale, z dnia na dzień, z pokolenia na pokolenie. Pan Jezus powiedział do apostołów w Wieczerniku: to czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie. To znaczy: powtarzajcie i odnawiajcie ofiarę mego ciała i krwi pod postaciami chleba i wina. Dlaczego zaś chleb i wino? Ażeby ciało i krew Chrystusa mogły być naszym pokarmem. Chleb służy człowiekowi za pokarm, a wino jest napojem, zwłaszcza w krajach południowych, tam gdzie Pan Jezus żył i ustanowił sakrament swojej ofiary. Co więc jest naszym pokarmem? Pod postacią chleba i wina ciało i krew Chrystusa. Pod postacią chleba i wina jest naszym pokarmem Jego ofiara, zbawcza ofiara, przez którą nas odkupił z grzechu. Zbawcza ofiara, która daje życie wieczne, objawione w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kończę już. Człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. Amen. Powstańmy i w świętym roku miłosierdzia wyznajmy naszą wiarę w Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Zgromadzeni w imię Trójcy Przenajświętszej, wzywajmy we wspólnej modlitwie pomocy miłosiernego Boga. Dobry Boże, prosimy Cię za naszego Ojca Świętego Franciszka. Daj mu dużo sił i zdrowia, by jak najwięcej ludzi przyprowadził do Ciebie i by mógł cieszyć się silną i prawdziwą wiarą wszystkich dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Dobry Boże, prosimy Cię za naszych rodziców, katechetów i wychowawców, aby byli dla nas przykładem wiary i miłości do Ciebie, do Kościoła i Ojczyzny, a Ty sam wynagradzaj ich trud i poświęcenie. Ciebie prosimy. Dobry Boże, prosimy Cię za dzieci całego świata, aby nie cierpiały głodu, aby były kochane i mogły rozwijać swoje zdolności. Ciebie prosimy. Dobry Boże, prosimy Cię za dzieci, które w tym roku przystąpiły i przystąpią do Komunii Świętej, by umocnione Twoim ciałem żyły według przykazań, często przyjmowały Cię do swoich serc i nie zeszły na złe drogi. Ciebie prosimy. Dobry Boże, prosimy Cię za księdza proboszcza i całą naszą wspólnotę parafialną, abyśmy na wzór pierwszej wspólnoty Kościoła budowali naszą parafię zgodnie z modlitwą Jezusa, aby byli jedno. Ciebie prosimy. Dobry Panie Boże, zaprosiłeś nas na wielką ucztę, ucztę miłości. Przechodzimy z wielką radością i razem z rodzicami przynosimy skromne dary naszych serc. Kwiaty to nasze dziękuję za życie, za kochanych rodziców i rodzeństwo, dziadków i siostrzenych, za tych, którzy troszczą się o nas, uczą nas i kochają. Zeszyty do religii to świadectwo naszej pracy, trudu i całego roku przygotowań. Pomóż nam, by zdobyta wiedza była widzialna w codziennym naszym postępowaniu. Nasi rodzice przynoszą dar ołtarza, a wraz z nim swój codzienny trud. Przyjmij go, Panie Boże, i błogosław im każdego dnia, by troszczyli się o sprawy najważniejsze. Chleb powszedni, który nasi rodzice z miłością kładą na stole, wiem, jak bardzo jest potrzebny do życia. Niech nigdy nie zabraknie go w żadnym domu. Hostia biała i delikatna, to chleb na życie wieczne już za chwilę dla nas przemieni się we swoje święte ciało. Dziękuję za ten cud i prosimy, byśmy często przyjmowali Cię w Komunii Świętej, bezpiecznie doszli do Królestwa Niebieskiego. Przyjmij wino i tę kroplę wody, przemień swoją świętą krew, byśmy mogli czerpać z Twojego miłosierdzia i umacniać naszą wiarę, a kiedy wszyscy spotkali się z Tobą, już na zawsze. Oh.
wzywamy Twojego imienia, przez tę wiarę uczyń nas same wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak już wyznając prawdziwe imię Chryste Bóstwo, pielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, herubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym głosem wołając. Wielka tajemnica wiary. Daj nam udział w życiu wiecznym. Z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, ze świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Ty, Chrystusie, Duchie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieki. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożych, dlatego ośmielamy się długi. Ojcze nasz, dziś się święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i pomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, podnij nam co stawia, podnij mój Pan daje, prosimy Cię. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pana Jezusa niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
I jeszcze chwila uwagi, komunikaty duszpasterskie na niedzielę Najświętszej Trójcy. Wiarę w jednego Boga w trzech osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak Krzyża Świętego. Niech zatem każdy znak Krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy. Niech będzie zawsze naszym odważnym wyznawaniem wiary w Ojca i Syna i Ducha Świętego, jednego Boga w Trójcy osób. Jest naszą radością, że w dzisiejszą niedzielę Najświętszej Trójcy podczas tej mszy świętej siedmioro dzieci przyjęło do swoich serc po raz pierwszy w życiu Jezusa Eucharystycznego. Pogarnijmy naszą modlitwą dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej oraz ich rodziców. Dzieci pierwszokomunijne będą uczestniczyły w wieczornych mszach świętych w poniedziałek, wtorek i środę o 7:30, kiedy to odnowią swoje przyrzeczenia chrzcielne i zawierzą swoje życie Matce Bożej. A zupełnie na koniec chcę podziękować zwłaszcza wam, kochane dzieci, za wytrwanie i za anielską liturgię, za to, że tak pięknie przygotowałyście liturgię. Dziękuję rodzicom za polskie serca, za wiarę. Dziękuję katechetce pani magister za merytoryczne, za intelektualne przygotowanie. Dziękuję oprawie muzycznej i wybrzmiałej skrzypce i piano. Dziękuję ministrantom, dziękuję wszystkim uczestnikom tej liturgii. Chcę podziękować rodzicom jednego dziecka, którzy zafundowali takie ofiarne serce, zafundowali z Polski, tam zamówili piękne obrusy do naszego sanktuarium i piękne ornaty, między innymi ten piękny papieski ornat. To ofiarne serce jednych rodziców dziecka pierwszokomunijnego. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Chcę teraz pobłogosławić chleby, którymi dzieci po liturgii podzielą się, połamią się z rodzicami, z rodzeństwem i z gośćmi. Jest taki piękny polski zwyczaj, że dzielimy się chlebem. To jest taki niezwykły gest. Kiedyś może jako dorośli ludzie pojmiecie, zrozumiecie. Chociażby w tym momencie przypomina mi się sentencja, którą wypowiedział kiedyś polski święty, święty brat Albert. Mianowicie powiedział: bądź dobry jak chleb. I proszę was, kochane dzieci, kiedy będziecie dzielić się chlebem, powiedzcie wszystkim, z którym połamiecie się chlebem. Podobnie jak czynimy to w Wigilię, białym chlebem się łamiemy. Dzisiaj takim prawdziwym chlebem też powiedzcie każdej osobie: bądź dobry jak chleb. To jest zadanie nie tylko dla dzieci pierwszokomunijnych, ale dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Bądź dobry jak chleb. Zapraszam zatem kochane dzieci o podejście z rodzicami, o odebranie tych pobłogosławionych. Zaśpiewamy wszyscy Czarną Madonnę w czasie rozdawania tych chlebów. Czarna Madonna.
trudzi się tutaj już długie lata, abyśmy wszyscy Boga kochali. Służyć nam swoją dobrocią wielką, uśmiechem, słowem i dobrą radą. Księdze proboszczu, dobry i kochany, cenię dziś uśmiech od wszystkich dzieci. Niechaj Ci Pan Bóg trudy nagrodzi, a codzienne życie łaską osłoni. A my urwisy obiecujemy, że tak jak dzisiaj serce nasze płoną, naszą modlitwą podziękujemy, że tak jak dzisiaj włożono. Księże proboszczu, my też mamy podziękowania od rodziców. Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością dla wszystkich rodzin i całej parafii. My jako rodzice również pragniemy wyrazić swoją gorącą wdzięczność za ten wspaniały dar. Przede wszystkim dziękujemy Tobie, Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, za to, że uświęciłeś dziś serca naszych dzieci. Przyrzekamy Ci w tym uroczystym dniu, że będziemy wychwalać, wychowywać nasze dzieci w miłości do Ciebie, w poszanowaniu Twoich boskich praw i Kościoła Świętego. Obiecujemy dawać im dobry przykład i dbać o dalszą katechizację. Tobie, Księżu Proboszczu, dziękujemy za to, że codziennym przykładem i modlitwą zachęcasz nas i nasze dzieci do pokochania Chrystusa całym sercem i naśladowania Go w każdych, nawet najtrudniejszych momentach życia. Dziękujemy za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny. Pierwszy sakrament rozgrzeszenia naszych dzieci, modlitwę, wyrozumiałość, a przede wszystkim za dar Jezusa Eucharystycznego, udzielonego dziś naszym dzieciom. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a co jest dowodem Twojego, księża Rafale, ofiarnego wypełniania, powołania do służby Bogu i ludziom. Prosimy Cię o stałą modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by te dzieci wzrastały w mądrości i łasce na wieczną chwałę Bożą. Niech Chrystus Pan Ci błogosławia, Matka Boża, niech otoczy Cię opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami. Dziękujemy wszystkim Paniom katechetkom, a przede wszystkim Pani Teresie Leżak i Pani Beacie Bochnia, które siedzą i się chowają, za ich trud i poświęcenie, za nieliczne godziny bezinteresownej pracy, ogromny wysiłek i serce włożone w przygotowanie naszych dzieci do dzisiejszej uroczystości. Niejednokrotnie to właśnie dzięki nim w tych młodych sercach po raz pierwszy narodziło się pragnienie poznania Boga i życia dla Niego. To także, a może przede wszystkim Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto. Dziękujemy naszym rodzinom, rodzicom chrzestnym, dziadkom, przyjaciołom i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie drogę do Boga, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi, dla których chrześcijańskie wartości będą kompasem na dalsze życie. Wszystkim zgromadzonym tu dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę. Niech ten szczególny moment na zawsze pozostanie w naszej pamięci, abyśmy w chwilach zwątpienia umieli przywołać tę wyjątkową chwilę, kiedy to Chrystus zamieszkał w sercach naszych dzieci, a dzięki nim na nowo także w naszych rodzinach i domach. Abyśmy zawsze pamiętali, że sakrament pierwszej Komunii Świętej niczego nie kończy, wręcz przeciwnie. Dopiero rozpoczyna drogę do dojrzewania w wierze, a my jako rodzice mamy na tej drodze do odegrania znaczącą rolę. Wszystkim jeszcze raz serc płynących w zakres. Godny Księże Proboszczu, jednocząc się przy dzisiejszym stole eucharystycznym, pragniemy w łączności z całą parafią złożyć Ci życzenia obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego i nieustającej opieki Matki Bożej, Królowej tego miejsca. Dziś raz jeszcze dziękujemy Panu Bogu za Twoją obecność i za posługę wśród nas, za wszystko dobro,
które stało się naszym udziałem, za czas i za talenty, którymi służysz naszej wspólnocie. W tym roku zapragnęliśmy dać Ci to, co jest najpiękniejsze, a jest to nasza więź z Panem Bogiem. Składamy w Twoje kapłańskie dłonie prezent duchowy. Jest to ofiara naszych serc, nasze modlitwy i zobowiązania. Niech najwyższy kapłan w tym nadzwyczajnym roku miłosierdzia pomnaża owoce Twojej posługi kapłańskiej pośród tych, do których Cię posłał. A my ze swojej strony zapewniamy, że będziemy Cię wspierać. Szczęść Boże. Pięknie dziękuję. Zdradzę Wam tajemnicę, że moja pierwsza komunia święta była trochę dawno, 36 lat temu. 20 lat temu zostałem księdzem i cieszę się, że z Wami będę świętował. Wy pierwszą komunię świętą, a ja taki mały jubileusz. I tak sobie prędko pomyślałem, że 20 lat temu, kiedy przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii świętej, to było w Polsce 70 dzieci było. I teraz sobie prędko pomyślałem, że oni się trochę postarzeli. Już mają około 30. Pewnie rodziny pozakładają i pewnie dzisiaj
swoje dzieci do pierwszej komunii prowadzili. Ale ten czas leci. Ale ten czas leci. Cieszę się, że w 20. rocznicę święceń, przyjęcia święceń kapłańskich jest ta pierwsza komunia święta. Wtedy było 70, dzisiaj jest 7, ale jako jakich wspaniałych aniołów i życzę wam. Teraz będziemy sobie te cyfry przypominać i jak będą kolejne jubileusze, to będziecie się przypominać. Ksiądz mnie pamięta, jak ksiądz miał, parafia miał jubileusz, ksiądz miał jubileusz, Polska miała jubileusz, same jubileusze się zebrały. My mieliśmy pierwszą komunię świętą. Już dziś was nie pytam, co w sercu czujecie, ale jestem przekonany, że po pierwszej komunii było niebo w sercu, a po pierwszej spowiedzi było niebo w sercu, a po pierwszej komunii świętej to dopiero chce wam się fruwać i latać. Za chwilę pójdziemy świętować do sali parafialnej. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wasze kochane serca i nie zapomnijcie, że Pan Jezus jest w nas zakochany i starajcie się każdego dnia także mówić Mu i pokazywać swoim życiem, że Go kochacie. Bardzo dziękuję Radzie Parafialnej wszystkim za każdy przejaw serdeczności, życzliwości. Wszystkich was ogarniam modlitwą proboszcza i kustosza tego świętego miejsca. Rozumiem, że jeszcze tak coś pogarnie? No bo to takie gwiazdy hollywoodzkie wyrastają, to ta liturgia musiała być taka bardzo uroczysta. Bardzo dziękuję. Wiele przygotowań było, zmęczenie do mnie wychodzi, ale Matka Boża koronowana się uśmiecha. Pan Jezus miłosierny się uśmiecha. Święty Jan Paweł II się uśmiecha. Całe niebo się dzisiaj uśmiecha i raduje, że w waszych sercach zagościł Pan Jezus. Życzę wam radości na cały dzień. Życzę wam radosnych spotkań z rodziną, z krewnymi, z gośćmi. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Szczęść Boże. I przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Jestem przy Tobie, Panie.
pytanie dzieci. Jakie imię zbawi ludzi? Jezus. Kto nas zbawił i odkupił? Jezus. Kto jest naszym przyjacielem? Jezus. Kto jest drogą, prawdą, życiem? Jezus. 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 Serdecznie siedmioro aniołów, w których sercach dzisiaj zagościł Pan Jezus. Witam ich rodziców, rodzeństwo i oczywiście zaproszonych gości. Najbardziej serdecznie pragnę powitać gości z Polski, z umiłowanej ojczyzny. Pani, powstańmy, pomodlimy się, poprosimy, by Pan Jezus był z nami, by pobłogosławił nas, by to świętowanie dalej przeciągnąć w czasie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław raz jeszcze te dzieci pierwszokomunijne, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i radością z innymi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Smacznego. Proszę, jak
ksiądz. Były tak ksiądz. A ksiądz Michał. Nie, teraz człowiek. A no tak, dopiero z drogi. Tak. Boże, a co ty chciałeś powiedzieć? Ty chciałeś być marzeczką? On jest w ogóle tu? Nie. Yeah.